Okej. Witam Państwa serdecznie. Przepraszam za te kłopoty techniczne. Postaram się Państwu wynagrodzić tą cierpliwość w czekaniu. Proszę Państwa, naszą ukochaną strategią jest price action i dzisiaj będziemy się uczyć price action z perspektywy interwałów miesięcznych. Na początku zacznę od podziękowań organizatorowi spotkania, naszej firmie Orbex, która współpracuje z Consilium Invest od pewnego czasu. Dziękujemy za tą możliwość współpracy i możliwość dzielenia się doświadczeniem, zachęcania do powiększania wiedzy o Forexie. Proszę Państwa, przypominam tylko na zasadzie pewnego porządku, że jeżeli Państwo jesteście zainteresowani ofertą firmy Consilium Invest, to zakładając konto u brokera Orbex, uzyskujecie Państwo wszystkie nasze świadczenia, łącznie z sygnałami, bezpłatnie. Proszę Państwa, temat naszego dzisiejszego spotkania to wykorzystywanie wykresów miesięcznych w krótkoterminowym handlu. Być może bym tak właściwie po namyśle wykreślił pojęcie krótkoterminowy. Na zasadzie raczej wykorzystywanie wykresów miesięcznych w handlu, po prostu w handlu. Proszę Państwa, niech mi będzie wolno podzielić się z Państwem pewną uwagą, to znaczy generalnie uważam, że psychika człowieka rozmija się z rzeczywistością rynku. My, kiedy już przychodzimy na rynek, oczekujemy oczywiście fantastycznych rezultatów, oczekujemy fajerwerków cenowych, zawsze wtedy, kiedy otwieramy pozycję długą lub krótką. No ale jaki naprawdę jest rynek? Jaki naprawdę jest rynek i czy rzeczywiście rynek dostosowuje się do naszych pragnień, do naszych emocji? Otóż, jeżeli chcemy osiągnąć sukces na rynku, musimy się zmierzyć z dwoma prawdami. Prawdą o sobie, o tym mówi taka część systemu transakcyjnego jak zarządzanie ryzykiem, ale też prawda o rynku. I ta prawda o rynku jest widoczna na wykresach miesięcznych. Najbardziej, jest to najbardziej widoczne na wykresach miesięcznych. Proszę zobaczyć, będę chciał Państwa przekonać, że jeżeli mówimy o price action, to formacje cenowe, takie jak pin bar, takie jak objęcie hossy, bessy, stają się sygnałami price action przede wszystkim wówczas, gdy uformują się na kluczowych horyzontalnych poziomach wsparcia oporu, czyli poziomach zmiany ruchu ceny. Wykres miesięczny więc jest najlepszym, proszę Państwa, najlepszym, niezastąpionym narzędziem do określania tych poziomów. Bez horyzontalnych poziomów nie ma analizy price action. Nie ma analizy price action. Państwo możecie być elitowcami. Państwo możecie stosować techniki harmoniczne, analizy Ichimoku. Bardzo proszę, ale bez horyzontalnych poziomów nie ma analizy price action. Więc jeżeli chcemy szukać kluczowych poziomów zmiany ruchu ceny, patrzymy na wykresy miesięczne. I dlatego też formacja cenowa ukształtowana na wykresie miesięcznym cechuje się nadzwyczajną skutecznością i potrafi określić ruch ceny na wiele, wiele miesięcy. Będę chciał Państwa do tego przekonywać, żeby zmienić pewne mentalne nastawienie i zakochać się w wykresach miesięcznych. Zacznijmy od prologu, to znaczy początek mojej drogi. Ja dalej uważam, że jestem analitykiem początkującym, choć kilka lat patrzę na wykresy z perspektywy price action. Podziwiam Niala Fullera, staram się czytać wszystkie jego analizy, nie tylko Niala Fullera, ale niewątpliwie price action dominuje. I chcę Państwu powiedzieć, kiedy zająłem się wykresami miesięcznymi, stało się to w połowie zeszłego roku. Incydent pierwszy, wykres eurodolara. Otóż proszę zobaczyć to, co zobaczyłem na wykresie miesięcznym w lipcu. Po lipcu zeszłego roku. Większość już nas właściwie nie wraca do takich wydarzeń. To wydaje się, że to jest mało interesujące, ale to jest wykres miesięczny eurodolara z perspektywy właśnie interwału miesięcznego po zakończeniu lipca. I tutaj pojawiła się świeca sygnalna. Ja o niej będę za chwilkę mówił. Natomiast dzisiaj nie będę czytał wielu swoich analiz historycznych. Natomiast by pokazać pewną wiarygodność wobec Państwa, ja jednak pozwolę sobie zacytować to, co pisałem wówczas, kiedy zobaczyłem tą świecę. Mamy początek sierpnia i jakby podsumowują świecę lipcową. Widzimy, że z mniejszą lub większą dokładnością rynek respektuje horyzontalne poziomy wsparcia oporu. Ostatnie miesiące można zrozumieć jako nieudaną próbę utrzymania ceny powyżej 1,370.
by w ten sposób zanegować silny sygnał sprzedaży, jakim była formacja objęcia Bessy z lutego 2013 roku. Cena jednak powróciła poniżej tego poziomu horyzontalnego i lipiec przynosi potwierdzenie ważności tego oporu poprzez jednoznacznie spadkową świecę. Tą świecę miałem na myśli. Droga w kierunku wsparcia 1,270 została otwarta. W takiej sytuacji ruchy korekcyjne będziemy rozpatrywać pod kątem możliwości otwarcia krótkiej pozycji. Sytuacja uległaby zmianie tylko i wyłącznie w przypadku zdecydowanego powrotu powyżej 1,37, czyli zanegowania tej spadkowej świecy. Byłby to wówczas silny sygnał kupna z zasięgiem do 1,500, czyli mniej więcej 1200 pipsów w górę. I proszę Państwa, ja pokażę ten wykres w zbliżeniu, bo bardzo mi na tym zależy. Proszę Państwa, czy zwykły człowiek patrzący na wykresy o interwale H4, daily, weekly, jest w stanie zrozumieć, że to jest kilkumiesięczne ślimaczenie ceny jako fałszywe pokonanie poziomu 1,370? Czy jest w stanie jakby zdiagnozować taką jałowość rynku, półroczną jałowość rynku jako brak kontynuacji ruchu w górę? Nie sądzę. A na wykresie miesięcznym to jest pierwsza rzecz, jaka przyszła mi do głowy. Ale teraz muszę się wytłumaczyć. Dlaczego poziom 1,370 był ważny? Czy to był istotny szczyt z 2005 roku? Proszę zobaczyć, czy to był istotny szczyt? No jasne, że istotny. Poziom 1,370 był bardzo istotnym wierzchołkiem cenowym, czyli to był incydent cenowy. Tutaj część ludzi straciła pieniądze, która grała na zwyżkę. Tu zarobili ci, którzy grali na spadki. To jest pierwsze wydarzenie cenowe podkreślające znaczenie poziomu 1,370. Następnie drugim incydentem cenowym było pokonanie tego poziomu dwa lata później. Wybicie tego poziomu otworzyło drogę do hiperboli. Około 2000 pipsów na parze głównej, 2000 pipsów to jest kawał ceny. To jest drugi incydent cenowy. Później oczywiście były inne poziomy horyzontalne, ale mieliśmy jeszcze tutaj jeden incydencik taki. Mieliśmy tutaj dość ciekawe wydarzenie. A przede wszystkim właśnie te objęcie Bessy z 2013 roku, z lutego. I dzięki tej świecy Marubozu można było pojąć całą tą sekwencję cenową, tutaj te balansowanie ceny jako ruch boczny. Czy to znaczy, że nie można było grać na Forexie? Oczywiście, że można było. Tutaj był ruch boczny, a ruch boczny to jest od bandy do bandy. Na wykresie tygodniowym, czy dziennym, czy H4, czy jednogodzinnym można było otwierać pozycje, ale dopiero świeca lipcowa pokazała, że rynek jest przygotowany do dużej zmiany. Zobaczcie Państwo, jaka to była zmiana. To była ta zmiana, proszę Państwa, czyli to w tej analizie z początku sierpnia 2014 roku udało mi się uchwycić kluczowy moment na rynku. Czy byłoby to możliwe, patrząc na wykres tygodniowy? Żadną miarą. To było niemożliwe. I proszę zobaczyć, że od tego momentu praktycznie rynek był jednoznacznie spadkowy. Ale w takim razie, czy tutaj były jeszcze istotne incydenty, które można było analizować? Przede wszystkim kondycję rynku oceniamy w reakcji, jako jeżeli chcemy zbadać, czy rynek jest jednobramkowy, czy dwusiłowy, patrzymy na reakcję na poziom. Proszę zobaczyć, jak słaba była reakcja popytu w okolicach tego poziomu, o którym wspomniałem w analizie sierpniowej. 1,270. To była słaba reakcja. Nie było świecy sygnalnej na tym poziomie, a to było istotne wsparcie. Wielokrotnie w przeszłości testowane. Opór, pokonanie w górę, pokonanie w dół, zmaganie, fala wzrostowa. Istotny poziom. 1,270, 1,265, to nie chodzi o te 20 czy 30 pipsów. Potężne zmaganie i potężna korekta. Wybicie, powrót powyżej. I w takim razie tutaj powinniśmy po 3 miesiącach zinterpretować tą świecę jako bardzo silny sygnał słabości kupujących i już możliwość dołączania się do ruchu ze stop lossem powyżej. Bardzo istotna wskazówka. To jest drugi incydent cenowy, czyli mamy 3 miesiące, można powiedzieć, rynek jest czysty, my wiemy, co się na rynku dzieje. Nie wiem, czy Państwo czasami nie tęsknicie do rzeczy, które się nie psują, do chodników, które trwają tak jak na przykład w starożytnych miastach, takich jak
porę czy w Chorwacji, w której byłem kilka dni temu, że chodniki są 1500 lat, że coś zostało, ludzie po tym chodzą, to się nie psuje, to jest piękne rzemieślnictwo. No właśnie, to jest piękna analiza. Ta analiza nam daje horyzont rynku na kilka miesięcy. Potem trzeba zinterpretować drugi incydent, rynek jest podażowy, nie ma świecy sygnalnej na korektę i trzeba zinterpretować trzecie wydarzenie, pokonanie poziomu 1200, brak reakcji ceny na horyzontalny poziom wsparcia. Wszystkie te wykresy są absolutnie niepoddane żadnej obróbce. Wszystko umieszczałem wówczas, kiedy robiłem te wykresy i nic nie zmieniam. Więc pojęcie tych trzech incydentów daje graczowi czyste pojęcie rynku. Państwo pamiętacie, jeżeli tutaj są uczestnicy pierwszego webinaru, że ja w tym wykresie tutaj analizowałem możliwość wystąpienia korekty. Ja chcę pokazać metodę wyprowadzania wniosków praktycznych z analizy miesięcznej. Szykowałem się tutaj na uderzenie popytu. Państwo pamiętacie, że ten atak popytu nastąpił. Nastąpił i to jest marzec 2015 roku. I ówczesna nasza uwaga jest taka, że to była pierwsza świeca, to jest pierwsza świeca od tych świec, która ma charakter popytowy w miarę. Ona nie jest czystym pinbarem, ale ona jest popytowa, bo ona występuje na horyzontalnym poziomie i pokazuje obecność kupujących. Proszę zobaczyć, tyle świec, zero świec popytowych. Jak trafnie diagnozujemy taką strukturę, to mamy na rok z głowy. Rynek jest dla nas. My dobrze rozumiemy rynek. I w tym momencie także udało mi się uchwycić, tylko i wyłącznie dlatego, że zacząłem analizować wykresy miesięczne, udało mi się uchwycić ten drugi incydent, o czym mówiłem Państwu na pierwszym spotkaniu, z całą tą hipotezą ruchu bocznego. Jak Państwo pamiętacie, ten ruch boczny powstał i to jest jego obraz dzisiejszy. To jest dzisiaj wykres dzisiejszy, świeży. Proszę zobaczyć, od kilku miesięcy cena się potwornie spiera, rynek nie jest jednobramkowy, górne ograniczenie jest bardzo czytelne, 1.141, fałszywe wybicie w sierpniu tego roku, retest we wrześniu, wszystko na to wskazuje, bardzo wiele wskazuje na to, proszę być mentalnie przygotowanym, że całkiem możliwe jest wyłamanie dołem i kontynuacja ruchu spadkowego, ponieważ nie widać siły kupujących, by pokonać tutaj ten opór stabilnie 1.141. Jeżeli ten pin zostanie pokonany i wówczas cena dojdzie do 1.200, może zmienimy zdanie. Na razie nie ma powodu, żeby zmieniać zdanie. Czyli tak jak drogi w poreczu, wystarczyło w ciągu ostatniego 14 miesięcy zdiagnozować tą sytuację, pierwszą świecę sygnalną i ruch boczny. I wiemy, co się na rynku dzieje. Nie kombinujemy, nie wymyślamy. Mamy horyzontalne poziomy. Wiemy, gdzie jest opór, wiemy, gdzie jest wsparcie. Wiemy, że rynek jest w tej chwili balansujący. To jest siła analizy ruchu miesięcznych wykresów. I proszę Państwa, incydent drugi, też początek drogi, też początek sierpnia 2014 roku. I oto wykres miesięczny pary dolar-jen. Dolar-jen. Ja sobie zadałem pytanie, dlaczego cena od 30 prawie tam tygodni balansuje 103, 10, 101, 40 mniej więcej. No i dopiero jak rzuciłem to na wykres miesięczny, dopiero jak zrobiłem tutaj tą taśmę, ten prostokąt, który połączył mi istotne szczyty i dołki, to nagle zobaczyłem, że rozumiem. Rozumiem dlaczego. Dlaczego? Proszę zobaczyć, ta strefa 103, 20, 101, 40 była istotnym wsparciem w 99 roku i potem były 2 lata zwyżki. Potem była istotnym wsparciem w 2004 roku i potem było 1,5 roku zwyżki. Potem była pokonana, popyt próbował zanegować wybicie i nastąpił ruch spadkowy. I potem mieliśmy retest w 2009 roku i 2,5 roku spadków. Rozumiecie Państwo, 4 incydenty cenowe, tutaj wszystkich nie widać, były jeszcze poprzedni, ale widać wyraźnie było, że kupujący nie mają siły jeszcze wyciągnąć ceny, natomiast podaż też nie potrafi odwrócić ceny od tego poziomu. I wówczas przeczytam Państwu tylko fragment analizy z 2 sierpnia 2014 roku. Wybicie powyżej 103,40 i pokonanie aktualnego szczytu, czyli tutaj chodzi o to zniesienie tej spadkowej formacji, otworzy drogę w kierunku 116 lub nawet 126.
Natomiast fiasko wybicia w górę powinno doprowadzić nie tylko do retestu wsparcia 94,50, lecz może być ruchem, bo tu nie ma żadnych horyzontalnych poziomów. 84,15. Tutaj jest przestrzeń do ruchu. Zarówno najpierw to była przestrzeń do ruchu wzrostowego, jak może być jeszcze do spadkowego. I proszę Państwa, zafrapowało mnie to, że to tak widać i tutaj jest zbliżenie tego wykresu. Proszę zobaczyć. Czułem, że dotykam istotnego momentu na rynku. Mamy sierpień, początek sierpnia 2014 roku. Wiem, co się dzieje. Wiem, dlaczego cena się zatrzymała. Wiem, że te kiwanie nie jest przypadkowe i wiem, że rozstrzygnięcie sporu spowoduje dużą zmianę na rynku. Tak? Ja mógłbym Państwu całą tą analizę przeczytać, ale zostawię to, bo czasu mamy trochę mniej z racji tych moich tutaj, za które jeszcze raz przepraszam, kłopotów z dźwiękiem. Nie nacisnęło odpowiedniego guzika w porę. Ale proszę zobaczyć, co się stało po kilku miesiącach. Czy Państwo to widzicie? Co to znaczy uchwycenie horyzontalnego poziomu? Dlaczego tutaj okazało się, że rynek wybił górą? Po pierwsze, zgodny z trendem. Po drugie, już tutaj fiasko tej korekty, tu była pierwszy atak podaży na ten poziom, prawda? Był pierwszy retest i co? Pin bar na horyzontalnym poziomie 94,50. Więc innymi słowy popyt mógł liczyć już na te wsparcie. Więc siły podaży okazały się rozproszone i mieliśmy dynamiczny ruch. Ja po drodze musiałem zmienić pewne horyzontalne poziomy nieznaczne, natomiast 126 na wykresie, jak było, tak było. Co nastąpiło później? Tu mamy już nasz rok, to jest luty tego roku. Proszę zobaczyć, 126 pyknięte. Mija 11 miesięcy i poziom 126, który był wspomniany jako target ruchu, jest dotknięty. Jest dotknięty. Okazało się, że ceny impetu kupujących nie zatrzymał poziom 121,50. Został pokonany poziom, powstała wzrostowa formacja i mamy retest poziomu 126. Więc to jest ta skuteczność analiz. Tutaj nie mamy praktycznie po drodze, jak się Państwo przyjrzycie, nie mamy silnych sygnałów podażowych. Jedynym tutaj sygnałem pierwszym była ta świeca po dotknięciu 126. Zastanówmy się w tej chwili nad pozycją aktualną. Tutaj nie czekamy na zamknięcie świecy wrześniowej. Tej świeczki nie bierzemy pod uwagę, ale chcę Państwu powiedzieć, że sytuacja wygląda bardzo ciekawie, ponieważ rynek nie wie, jak zinterpretować tą świecę sierpniową. Z jednej strony ta świeca sierpniowa potwierdziła opór 126, a z drugiej strony miała silny obronny pin. Ale jak Państwo widzicie, jak teraz się przyjrzymy, wszystko się sprowadza do oceny, czy cena pokona poziom 121, mniej więcej 50. To jest magiczny poziom na tym rynku, ponieważ, zobaczcie Państwo, fałszywe pokonanie tego poziomu 121,50, mówimy o wydarzeniu z końcówki 2007 roku, otworzyło drogę do potężnej fali wyprzedającej. Więc jeżeli cena wróci, nie będzie w stanie pokonać poziomu 121, to rynek może zinterpretować ten układ świec jako fałszywe wybicie. Więc znowu, kolejny raz, proszę Państwa, jesteśmy w niezwykle ciekawym punkcie. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany analizą price action par głównych, no to są poranne briefingi, do których wracamy teraz i tamten poziom 121,50 to jest magia na tym rynku. Ten poziom 121,50, 121,40 jest magiczny, bo wybicie powyżej potwierdzi siłę pinu i umożliwi atak na 126, a sprowadzenie ceny poniżej może otworzyć korektę nie tylko w kierunku 111,60, ale nawet tutaj w kierunku 103, 101. Jesteśmy przygotowani na oba warianty mentalnie. Więc to, proszę Państwa, były takie moje pierwsze wejścia w to. Pewno zauważyłem jedno, że jestem głupszy, jak nie patrzę na wykresy miesięczne. To znaczy, jak zapominam o tym, co pisałem sobie o wykresie miesięcznym, jak zaczynam patrzeć na godzinówki, na czterogodzinówki i zaczynam wiązać jakieś plany, zapominając, co na wykresie miesięcznym. Więc teraz, jeżeli dało się część z Państwa przekonać, że wykresy miesięczne coś znaczą, chcę przystąpić do drugiej części webinaru i pokazać Państwu praktykę. Będziemy na razie analizować tylko wykresy miesięczne na wielu parach,
I później dopiero pokażę na przykładzie konkretnym, w jaki sposób przełożyć analizę wykresu miesięcznego na krótkoterminowe setupy, konkretne otwieranie pozycji. Przykład pierwszy, dolar, kanadyjski dolar. Mamy tutaj wykres z pierwszych miesięcy tego roku. Ja w tej chwili nie pamiętam, czy to jest świeca marcowa, czy kwietniowa. Proszę zwrócić uwagę, zatrzymajmy się na chwilkę na tym wykresie, bo jest ładny. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na potwornie ważny poziom na tym rynku 1,065. To jest poziom po prostu nieprawdopodobny. Proszę zobaczyć. Pierwszy incydent cenowy, kontynuacja bessy. Proszę zobaczyć pokonanie tego poziomu i ogromny wyskok ceny w czasie kryzysu finansowego 2007-2008. Tak? Tutaj. Następnie cena wraca i ponownie walka. Tu mamy pin bar, który miał bronić poziomu, pokonanie tego poziomu, zejście niżej, retest, zejście niżej i wybicie. To jest świeca sygnalna. To jest świeca sygnalna, gdybym wówczas analizował wykresy miesięczne, to jak ja bym zobaczył taką świecę, to ja wiem, że mimo, że pewno mogą być korekty, to ja myślę tylko i wyłącznie o kupnie, ponieważ mamy pokonanie horyzontalnego poziomu, ale proszę zobaczyć, jak rynek wykracza poza mentalność zwykłego człowieka. Ile trzeba było czekać na potwierdzenie sygnału? Policzmy. Jeden miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc, czwarty miesiąc, piąty miesiąc. Ale świeca nie została złamana. Cena nie wróciła poniżej 1,065. 5 miesięcy. Dla zwykłych ludzi to jest nie do wytrzymania, jak 5 miesięcy rynek coś testuje, ale jednak potestował sobie raz jeszcze. I co się dzieje, kiedy tutaj pojawia się druga świeca sygnalna, która wzmacnia pierwszą? Już nie ma wątpliwości, rynek idzie w jednym kierunku. Więc ta diagnoza umożliwiała jakby czujność, cierpliwość. Pieniądze przechodzą od ludzi cierpliwych, od niecierpliwych. Nie, ta świeca okazała się sygnalną świecą, a jednocześnie dość nieszczęśliwą, ponieważ każdy, kto grał, musiał mieć nieprawdopodobną cierpliwość, żeby tutaj cokolwiek zarobić. Natomiast ta świeca, z racji może mniejszej obietności, była potwierdzeniem pokonania poziomu 1,065. Potem nie widać horyzontalnych poziomów aż do poziomu 1,175. Proszę zobaczyć, jaka powstaje świeca wybijająca ten poziom. To wskazuje na potworną siłę impulsu wzrostowego. Brak reakcji ceny na horyzontalny opór. Marubozu. Dlaczego to była świeca ważna? Dlatego, że widząc trend wzrostowy, można było zadać sobie pytanie, czy świeca zostanie zniesiona. Tu korekta wystąpiła tam, gdzie mogła wystąpić. 1,275. Horyzontalny poziom marzenie. Jedna reakcja ceny, druga reakcja ceny, trzecia reakcja ceny. Fantastyczne zagranie. Grałem na ten poziom. Tu była formacja na wykresie tygodniowym. Fantastyczna formacja swojego czasu. Naprawdę można było ładnie zarobić. Natomiast długoterminowo byliśmy zainteresowani kupowaniem na tym rynku. Co się stało po jakimś czasie? Minął miesiąc i mamy świecę przenikania, silną świecę przenikania. Trochę nigdzie. Tak jakby nie miała horyzontalnego uczepienia, nie było ponownego retestu poziomu 1,175, ale zgodność świecy z tą marubozu i z ogólnym trendem pokazywała, że trzeba spokojnie miarkować pomysł na sprzedaż. Co się dzieje po jeszcze jednym miesiącu? Po jednym miesiącu mamy pin bar jako inside bar. Układ tych dwóch świec wzmacnia czynnik popytowy, więc pozwoliłem sobie jeszcze przeanalizować rynek i zobaczyłem, że poziom 1,200 ma tutaj kilka retestów, więc tworzy się nam czytelna 150-pipsowa strefa wsparcia. Pozwoliłem sobie na takie sformułowanie i troszkę zmianę na tym wykresie. Więc Państwo patrząc z tej perspektywy, jak myślicie, czy poziom 1,265 może wytrzymać? Czy on może wytrzymać, kiedy mamy trend zwyżkowy o hiperbolicznym charakterze i potwierdzenie wsparcia? Co się mogło wydarzyć w następnych miesiącach? Co się mogło wydarzyć? Jaki wariant nasz umysł bierze pod uwagę? Że tutaj nagle kupujący odpadną i nagle wszystko zaczną oddawać, wszystko jest możliwe. Ale jakie były sygnały? Była świeca sygnalna i był pin bar wzmacniający formację przenikania. No więc to jest odpowiedź rynku. To jest odpowiedź rynku. To jest odpowiedź, kolejna świeca, która wykracza poza wierzchołek marubozu i przecina całą tą strefę oporu. Ja tutaj sobie pozwoliłem, tak jak tutaj dodałem poziom, 1,200, tak tutaj dodałem poziom z racji tutaj tych pinów spadkowych i tutaj niewielkich incydentów, ale mamy świecę marubozu, czyli czego się spodziewamy? Czy będzie test 1,340? A dlaczego miałby nie być?
Dlaczego miałby nie być? Ten poziom jest na naszym wykresie od x miesięcy. To jest istotny poziom. Gdybym mógł rozszerzyć ten wykres, Państwo by zobaczyli, że poziom 1,340 na tym rynku jest ważny. Więc jeżeli nie udało się zatrzymać ceny tutaj kupujących, no to dlaczego poziom oporu ma wytrzymać? Pękł. Więc mamy retest. Czy to jest świeca sygnalna? To już mamy lipiec tego roku. Nie jest świecą sygnalną. Jest wejściem, oparciu się o poziom 1,300 i mamy żadna świeca sygnalna. Rynek jest do jednej bramki. I stan aktualny. To jest stan aktualny. Nie wiemy, co się wydarzy, ale wiemy jedno, że po pokonaniu poziomu 1,185 mieliśmy potworną świecę marubozu i ten sygnał, tak jak ten sygnał, był testowany, ale obowiązuje. Raz, dwa, trzy, cztery miesiące testowania tego sygnału. Ale cena sobie wróciła, odbiła i kontynuuje marsz do góry. Wszystko pięknie widać. Natomiast szykujemy, że tutaj być może jak cena wejdzie w strefę pomiędzy 1,340 i 1,400, tutaj się może coś wydarzyć. Gdybym mógł przeciągnąć wykres tutaj, Państwo by zobaczyli, że rzeczywistość jest bardzo ciekawa tutaj. Więc na wykresach, na wykresie 4-godzinnym, dziennym, tygodniowym szukamy kupna, ale ja o tym rynku nie będę mówił, ponieważ zabraknie czasu, a dzisiaj chcę tak z lotu ptaka troszeczkę Państwa zarazić miłością do wykresów miesięcznych, żeby Państwo się odkleili emocjonalnie od rynku. Odkleili. Żebyście Państwo byli wolnymi ludźmi, którzy patrzą na rynek z oziębłością emocjonalną, z którą nas uczą wykresy miesięczne. Proszę Państwa, praktyka, część druga, euro, kanadyjski dolar, żebyśmy tego Kanadyjczyka tutaj sobie omówili. Co byście Państwo myśleli o tym incydencie? To jest początek tego roku, to jest bodajże chyba luty, ja w tej chwili tutaj tych dat nie mam, nie jest ważne. I kolejna sytuacja, która tylko umożliwia wykres miesięczny, żeby pojąć, że pół roku rynek jest hopi, rynek jest chaotyczny. Był piękny trend wzrostowy się zatrzymał na horyzontalnym poziomie 1,522, była świeca sygnalna Doji, a przede wszystkim wyłamanie świecy Pinbar, która obiecywała kontynuację ruchu. I od tego momentu, jak Państwo widzicie, nastąpiła bardzo poważna reakcja spadkowa. I proszę zobaczyć, ile rynek potrzebował czasu, żeby potestować poziom 1,430. Proszę zapamiętać ten poziom. Ja go sobie tu odnotowałem i ja nie wiedziałem, co zrobi cena w najbliższych miesiącach. Ja tylko zobaczyłem, że te kilka miesięcy chaotycznych pinów w obie strony da się interpretować jako spór o 1,430. To był rynek tylko boczny. Tu można było grać na ruchy boczne, które zakładają inną metodologię grania, pewne gotowość otwierania pozycji w obie strony. To jest osobna kwestia. Moim zdaniem to jest dziwne, że nie pracujemy nad metodologią ruchów bocznych, o czym Państwu mówiłem w pierwszym webinarze, że tak jak Eskimosi mają kilkadziesiąt nazw na śnieg, to my jako traderzy powinniśmy mieć kilkanaście typów ruchów bocznych i powinniśmy być specjalistami analizując te ruchy boczne. Natomiast to był ruch boczny, bo tutaj nie ma praktycznie tendencji. No i co? Jak okazało się, że długotrwały spór o poziom 1,430 zakończył się sukcesem podaży, to co zostaje testowane? Poziom 1,340. Ja nie wiedziałem, czy tu wystąpi sygnał świecowy. Ja wiedziałem jedno, że ten poziom u mnie na wykresie był od szeregu miesięcy. Dlaczego? Mogę Państwu mówić o pierwszym incydencie cenowym, drugi incydent cenowy, tutaj incydenty cenowe, wyłamanie, pierwsze pokonanie i później fala zwyżkowa po pokonaniu i po pięknym pinbarze z niewielkim stop lossem, cudowna świeca. Co było dalej? Minęło 3 miesiące. Proszę zobaczyć. Powstała świeca sygnalna pinbar jako fałszywe wybicie poziomu 1,340. Mniej więcej. Pinbar. Ten pinbar jest na moim wykresie od iluś miesięcy. On zmienia układ rynku. Mianowicie w tym momencie mogę patrzeć na całą tą sekwencję spadkową jako na korektę głównego ruchu. Ponieważ powstała świeca sygnalna o pięknej strukturze na bardzo dobrym horyzontalnym poziomie. Sama świeca to jest mało. Proszę zobaczyć, że tutaj rynek potrzebował retestu i potrzebował czasu. Ale co się spodziewamy? Jak Państwo myślicie, co się stanie, jak rynek podejdzie tutaj? Popyt się podda? Czy nastąpi jakaś
jakieś wydarzenie cenowe. Przedstawiajcie sobie chwilkę pytanie. Jak Państwo byście byli mentalnie przygotowani na to wydarzenie? Macie Państwo trend wzrostowy, świecę sygnalną, potwierdzającą obowiązywanie wsparcia 1.344. Czego się spodziewacie na poziom 1.430? Ten poziom, który jest na moim wykresie od iluś miesięcy? Proszę zobaczyć. Mija kolejny miesiąc i popyt się nie boi. Popyt kontynuuje ruch wzrostowy w oparciu o tą świecę, więc na H4, na daily, na weekly szukamy sygnałów kupna, ponieważ popyt jest bardzo silny. Proszę zobaczyć, nie ma tutaj reakcji na ten kluczowy poziom. Co było później? Proszę zobaczyć. To jest eksplozja ceny po pokonaniu tego kluczowego poziomu 1.340. Czy horyzontalne poziomy działają? Dlaczego cena eksplodowała po pokonaniu 1.340? Jaki to cud sprawił, że później mamy do czynienia z ruchem około 1500 pipsowym? Proszę Państwa, jeśli Państwo śledzicie portal Consilium Invest, to ja ten hiperboliczny wzrost opisałem w szczegółach gdzieś 3,5 miesiąca temu w analizie na 4 interwałach czasowych, jak to zwykle mam w zwyczaju. Możliwe gwałtowne przyspieszenie ceny po pokonaniu 1.430. Dlaczego to napisałem? No bo to wynikało z wykresu. To wynikało z wykresu. Tu był poziom oporu, tu było pokonanie, tu był potworny wielomiesięczny spór, chaos totalny, piękna świeca sygnalna, no i inicjatywa kupujących. Tak działa rynek. No i widzicie, oczywiście, przecież ja widzę, tak samo jak Państwo, dużą reakcję podaży na horyzontalny poziom 1.522. No więc w tym momencie mamy już dwie siły na rynku. Sytuacja nie jest jednoznaczna. Ruch boczny, najprawdopodobniej ruch boczny na niższych interwałach. Do tego jeszcze motywu będę wracał. To jest tego stan obecny. Stan obecny jest następujący. Opór padł, ale ten opór 1.430 padł, więc jest wsparciem. Natomiast opór ten kolejny, przeszkadzajka 1.522, może tutaj być testowana ile? A z 5 miesięcy, proszę Państwa. Cena może sobie teraz spokojnie 5 miesięcy tutaj balansować, ponieważ mamy jedną siłę na rynku, tą wzrostową, i pojawiła się nam druga siła na rynku, spadkowa. I w tym momencie już nie ma sytuacji do jednej bramki. Hipoteza ruchu bocznego. Jesteśmy przygotowani na różne warianty. Tutaj można grać w obie strony. Rynek nie jest jednoznaczny, choć niewątpliwie przyspieszenie, pokonanie wsparcia bardzo ciąży na tym rynku. To jest silna sprawa. I znowu wiemy, co się dzieje na tym rynku, mimo że to wykracza poza emocjonalność człowieka, ponieważ człowiek by cholery dostał przez 6 miesięcy patrzeć, jak tutaj to się telepie. Ci, którzy tutaj oczekiwali kontynuacji hossy, po prostu byli totalnie zdemoralizowani. Oni mieli wściekłość do tego rynku. No jak to jest? Przecież taki piękny trend, kilkanaście wzrostowych świec góry, jest piękna korekta, horyzontalny poziom, a oni tutaj mordują się. No bo tak to jest. Rynek nie jest przyjaznym środowiskiem dla ludzi, którzy chcą na wykresie zobaczyć swoje pragnienia zrealizowane. Rynek ma czas. My nie mamy. Ale rynek ma czas, natomiast wykres miesięczny mówi prawdę o ruchach cenowych, o zmaganiu obu sił. Kolejny przykład z praktyka, część trzecia, euro, australijski dolar. Widzicie Państwo, troszkę się koncentruję na parax euro, ale to nie jest prawda, to nie jest tak, że jestem jakby uzależniony od tego rynku, ale po prostu wykres sprzed kilku miesięcy. Co było zauważalne? Potężna reakcja podaży na poziom 1.550. Oczywiście trend był niesamowicie silny, trend spadkowy był niesamowicie silny. Była pierwsza taka poważna reakcja wzrostowa, ona się zatrzymała na tym poziomie w okolicach 1.550, tak? I co się stało? I widzę sobie dwie świeczki pinbarowo podobne. Może to nie czyste pinbary jak na Kanadyjczyku, jak na euro-kanadyjskim dolarze, ale piny obronne są. Fałszywe pokonanie poziomu 1.388 jest. Dlaczego to jest ważny poziom? Jedno wydarzenie cenowe, drugie, piny spadkowe, pokonanie, impuls wzrostowy. Pierwszy teścik i drugi. No co Państwo sobie o tym teraz myślicie? Gdybyście teraz to zobaczyli, w tym momencie, to co myślicie? Kupno czy sprzedaż? Więc odpowiedź jest tylko jedna. Do czasu negacji tych świec kupno, bo to są świece sygnalne na horyzontalnym poziomie. Kupno. To jest tylko kupno. Tu nie ma w ogóle
dywagacji. Te dwie świece mówią nam tylko kupno. Ile rynek dał nam czasu na zapakowanie się? Wiecie Państwo, ile czasu mieliśmy na to, żeby kupować? Jakbyśmy patrzyli z perspektywy wykresu miesięcznego, proszę zobaczyć. Mieliśmy 2 miesiące, ponieważ ja już tutaj musiałem na zasadzie swoich metodologii zaznaczyć formację fake setup, mianowicie kilka świec i wybicie powyżej. Ale proszę zobaczyć, mieliśmy czas, jedna świeczka, kolejna, ta też wzrostowa, potwierdzenie poziomu 1388, zaokrąglam. I już to jest wzrostowa formacja. Ja tych wykresów nie zmieniałem, nie rysowałem na potrzeby webinaru. Państwo, mam nadzieję, że mi ufacie. Inaczej nie byłbym wiarygodny jako analityk. Co się dzieje? Proszę zobaczyć. Dlaczego miałby rynek spadać, jak jest zawiązanie wzrostowej formacji, podaż jest bezsilna, nie ma oparcia w horyzontalnym poziomie. No ale cena zbliża się do kluczowego poziomu. Ja w tym czasie ten poziom trochę zniuansowałem, ponieważ wówczas traktowałem go jednoliniowo, prawda, jedna wartość. No ale to nie jest wartość jedna, tylko to jest zakres. Około 200 pipsowa strefa oporu. Tutaj to pisałem też w analizach, między innymi na FXMAG-u, jaka to jest ta strefa oporu. No i czekam na test. Jeszcze nie wiem, czy rynek będzie spadał, czy rósł. Można sobie wyobrazić sytuację sygnału świecowego, spadkowego i prawda, atak ponowny na 1388 i tak dalej. Co się działo? To się działo, proszę Państwa. Eksplozja i reakcja podaży, to prawda, ale jednak proszę zobaczyć, jak te stop lossy długoterminowe zostały wyczyszczone, jak cena wbiła się w zakres pomiędzy 1740 i 1550, jaki to był impuls, jaki to był ogień. Czy nas to dziwi? W ogóle mnie to nie dziwi. Proszę Państwa, w sensie wykresu miesięcznego ja nie jestem zdziwiony. Ja mogę być jako człowiek zdziwiony na godzinówce, że w ciągu 2 godzin cena rośnie 700 pipsów. To przerasta moją mentalność. Patrzę i nie wierzę i myślę, musi spadać. Ale na wykresie miesięcznym absolutnie nie jest to zdziwione. Natomiast pojawiła się druga siła. Ta siła chce zepchnąć cenę poniżej. Poniżej, ale trudno powiedzieć, czy tutaj nie mamy do czynienia z budowaniem trzeciej fali wzrostowej. Stan obecny, widzicie Państwo, zniuansowałem, zobaczyłem, że tutaj było okno Bessy, dodałem nowy poziom, tutaj mamy szereg incydentów cenowych i widzimy sobie, że cena sobie balansuje. Nie ma żadnej świecy sygnalnej spadkowej. Nie ma. Tutaj jeszcze oczywiście świecę zrobiłem przed zamknięciem miesiąca, dlatego ten pin jest 2 dni przed zamknięciem miesiąca, 28 sierpnia, więc do końca miesiąca popyt jeszcze wyprowadził koło tam 150 pipsów w górę, dlatego ten pin był mniejszy. W tej chwili nie wiemy, czy tutaj się cena zatrzyma przy poziomie 1600, czy nie. Na pewno jest impet wzrostowy, nie ma świec sygnalnych ostrych na korektę. No rynek, tutaj perspektywa ruchu ciągle jest bardzo, bardzo duża. Kolejny przykład, euro-jen. Ponieważ poświęciliśmy trochę czasu na Kanadyjczyka w relacji do dolar amerykański do kanadyjskiego i euro do kanadyjskiego, niech się pojawi jen. Jen, bo jen jest ciekawą walutą i teraz jak tutaj wygląda. I taki incydent. Pierwszy incydent świeca z lutego tego roku. Proszę Państwa, nie rozumiałem tej reakcji. Zaznaczyłem tyle, że to było fałszywe pokonanie poziomu 145. Mieliśmy fantastyczny trend wzrostowy, pokonywanie kolejnych poziomów, o tym bym mógł mówić 15 minut, ale nie mamy czasu. Natomiast lutowa świeca była potworna, masakra. Fałszywe wybicie poziomu 145, wszystko, poziom 140, brak reakcji ceny, poziom 134,50, słaba reakcja ceny. Więc to jest luty, więc co byście Państwo sądzili o tym rynku? Po pierwsze jest spadkowy, coś tutaj się wydarzyło bardzo poważnego. Po drugie, gdzie się można spodziewać pierwszej odpowiedzi popytu? Proszę sobie zadać pytanie, gdzie Państwo oczekujecie na tym rynku pierwszej odpowiedzi popytu? Gdzie? No popatrzmy. Jedna reakcja, druga reakcja, trzecia, ruch w górę. Jedna reakcja, druga, Bessa. Powrót, pokonanie, Hossa. To gdzie będzie pierwsza reakcja ceny? Prawdopodobnie. No oczywiście, proszę Państwa. Poziom 126. Tu jeszcze nie ma reakcji żadnej. Miesiąc później nie ma reakcji. Był pullback, był retest poziomu oporu. Ja tutaj poprawiłem. Zwróćcie Państwo uwagę. Nie od razu człowiek, nie od razu analityk wyłapuje konkretne poziomy. Pamiętacie Państwo tą niedoróbkę tutaj? Nie wiemy, dlaczego cena zawraca, tak? 145. Słaby wykres. Ale proszę zobaczyć, że zobaczyłem, zwróciłem uwagę, że tutaj był taki incydencik cenowy na poziomie 149,50. Proszę bardzo.
To było wsparcie, obiecanie hossy i pokonanie tego wsparcia. Gdzie wystąpiła reakcja podaży? Wiemy, że na tym rynku poziom 149,50 jest ważny. No i był pullback do tego poziomu oporu 136,70 i co? I nam się tutaj pojawia poziom 126. Jesteśmy tym zaskoczeni? Żadną miarą. Trend wzrostowy jeszcze ciągle jest w sensie takim, że mamy jednak sentyment, może nie trend wzrostowy, bo dołek ten został pobity, ale niewątpliwie jeszcze sentyment. Co się dzieje? Pierwsza świeca sygnalna. Pojawia się świeca sygnalna, gdzie się pojawia? Poziom 126,50. Od tego czasu, o czym rynek się spiera? O ten poziom oporu, 138,70, 136,70. 200-pipsowa strefa oporu. Rozumiemy dlaczego? No jasne, że rozumiemy, ponieważ zagęszczenie ceny, tutaj reakcja podaży, to można było traktować jako fałszywe wybicie i cała ta sekwencja spadkowa jest fałszywym wybiciem, więc się rynek wspiera. Stan aktualny jest następujący. Widzimy, co się święci. Albo podaż odrzuci od poziomu 138,70, 136,70 i zawiąże spadkową strukturę w oparciu o ten doji i false break i wówczas oczekujemy retestu 126, a może i niżej. No albo popyt będzie tak mocny, że wyprowadzi, że wyłamy tutaj tą strefę i będzie kontynuacja i atak. Wiemy tutaj, że nie dziwi nas stara akcja, zatrzymanie ceny, zagęszczenie ceny, zagęszczenie ceny. Struktura jest dość czytelna, choć przykra dla człowieka, ponieważ trudno tutaj przyłożyć rękę i otwierać i zarabiać pieniądze. Rynek nie jest łatwy, ale przynajmniej mamy ogląd na sytuację. I proszę Państwa, funt jen. Tak, żeby pokazać, że troszeczkę te wykresy są trudne i inaczej wyglądają jak euro-jen. Proszę zobaczyć, to jest też świeca z początku roku. Mamy tutaj próbę powrotu poniżej 180, 180, 181 mniej więcej. Dlaczego? Widzimy, że ten poziom był bardzo ważny dla tego rynku. Mamy tutaj sekwencję wzrostową, wieloświecowa formacja wzrostowa, retest, pullback piękny i wybicie. I poziom 180, 181. Spór trwa jak długo, proszę Państwa? Do teraz. Pierwsze podejście, drugie podejście. Tutaj okazało się, że popyt wyprowadził grę w oparciu o pokonanie poziomu 180, więc podszedł do pierwszego poziomu oporu 182 i tutaj zauważyłem objęcie okno Bessy sprzed kryzysu finansowego. No i teraz stan obecny, proszę zobaczyć, czy jesteśmy zaskoczeni. Nie jesteśmy zaskoczeni. Dlaczego? No bo poziom horyzontalny był bardzo ciekawy, wyłamano pin bar i w tej chwili jest znowu spór o jaki poziom? 180. 180. Jeżeli tu się pojawi świeca sygnalna, na przykład pin bar, to o czym Państwo będziecie myśleć? O kupnie. O kupnie. Jeżeli świeca wrześniowa okaże się tą świecą sygnalną, będziemy myśleć o kupnie. Dlaczego? Bo poziom 180 jest bardzo ważny dla tego rynku. Zmagania o ten poziom trwają ile miesięcy? Policzmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 miesięcy cena krąży z różnych poziomów. Z dołu, z góry, wokół poziomu 180, 181. Ważny poziom dla rynku? Bardzo ważny. Jeżeli pojawi się świeca sygnalna, być może będzie szansa na buy. Jeżeli tutaj się wyłamie, nie będziemy myśleć o kupnie. Mamy jakiś ogląd sytuacji. Ja trochę streszczam się i tego, bo jeszcze mam dla Państwa przygotowane różne niespodzianki i chciałbym po prostu jednak dokończyć, bo czas leci nieubłaganie, czas naszego życia i czas webinaru także. Więc proszę o wyrozumiałość, że trochę skracam, ale mam nadzieję, że Państwo jednak widząc tyle wykresów miesięcznych zaczynacie do nich trochę przywykać, co jest moją główną intencją dydaktyczną. Proszę Państwa, euro-nowozelandzki dolar, najważniejsza para, którą chcę omówić i chcę jakby omówić ją spokojniej. Przede wszystkim będziecie Państwo zaskoczeni, co tutaj się będzie działo. Pierwsza tego, już mówię o pewnych incydentach. Gdy w styczniu tego roku zobaczyłem tę świecę pin bar, to zadzwoniłem do swojego szefa Dawida, mówię, słuchaj, zaczyna się hossa na euro nowozelandzkim dolarze. Słuchaj, no pin bar jako false break, nie? Byłem zafascynowany tą świecą, nie? Ona miała kapitalne, horyzontalne odniesienie, trend spadkowy trwał oczywiście bardzo długo, no ale świetna świeca sygnalna. Byłem podekscytowany, ale rynek nie lubi podekscytowanych ludzi. Próbowałem tu otwierać pozycję. Oczywiście musiałem zaliczyć stop lossy, to moje prywatne konto i
Nawet tam grałem na testowym koncie i nawet udało się zarobić w tym momencie, ale widzimy, że tutaj nie udało się powrócić powyżej 1510. Proszę zapamiętać ten poziom, on jest ważny dla tego rynku. No i nastąpiła kontynuacja fali spadkowej, natomiast tutaj zauważyłem, że coś się zaczyna dziać, że cena wraca w dolne ograniczenie formacji pin bar. Nic tu specjalnie się jeszcze nie zmieniło na tym rynku. W ówczesnych analizach stwierdziłem, że techniczna sytuacja ulegnie zmianie dopiero po pokonaniu poziomu 1510. Dopiero wówczas mogę zmienić opinię o tym rynku. Do tego czasu interesuje mnie tylko sell. Sygnał sprzedaży tutaj byłby kapitalnym sygnałem na kontynuację. Co się dzieje? Dwa miesiące później. Czy to była świeca sygnala na sell? Nie, ona była marubozu, to była marubozu, ja sobie wówczas napisałem, że marubozu przywróciła cenę powyżej jakiego poziomu? 1510. Czyli to był sygnał, że popyt jest bardzo zdeterminowany. Czyli można powiedzieć, nie, że ten pinbar nie jest w grze, bo ten pinbar został wyłamany i zwolennicy tej formacji musieli ponieść stratę, ale cena sobie wraca i jest powyżej, czyli to jest naturalny poziom wsparcia. Naturalny poziom wsparcia, ale zwróciłem uwagę na jeszcze jedno i w ówczesnej analizie na FXMAG-u napisałem możliwość testowania poziomu 1700. Dlaczego? Bo zauważyłem, że druga świeca pokonała poziom 1620. 1620 jest zdobyte. Brak reakcji z podaży, więc retest 1700 możliwy. Co się działo po kilku tygodniach? Okazało się, że nawet podaż nie była w stanie wrócić ceny poniżej 1620. Potężna przewaga kupujących. Potężna. Żadnych świec sygnalnych na słabość. Powrót powyżej 1510, pokonanie 1544, tylko inicjatywa. Czy spóźniliśmy się z wejściem na rynek? Nie spóźniliśmy się. Wszystko jest przed nami. Wszystkie pieniążki do zarobienia i do stracenia, jeśli źle gramy, są przed nami, ponieważ jest tendencja. My tą tendencję rozumiemy. Widzimy, że nie ma świec sygnalnych na spadki i jest kontynuacja ruchu. Co się dalej dzieje? Następuje takie wydarzenie. Następuje takie wydarzenie. I proszę Państwa, tutaj uznałem, że pojawiła się na rynku druga siła i chcę właśnie, kończąc powoli webinar, puścić Państwu fragment briefingu z 2 września, bo to jest mniej więcej wydarzenie z początku, koniec sierpnia, początek września. To jest wydarzenie sprzed kilku tygodni i chcę Państwu pokazać w praktyce, jak po prostu próbowałem przełożyć analizę wykresu miesięcznego na konkret. Już Państwu tutaj puszę ten fragment. Proszę Państwa, doszła do mnie informacja, że nie ma po prostu dźwięku z briefingu, więc ja tutaj będę mówił to, co chciałem tutaj się Państwu podzielić. Jeszcze raz, poziom 1700, ten, o którym mówiliśmy chwilę temu, tak, ten, o którym mówiliśmy chwilę temu, on został pokonany, i tutaj nastąpiła jednak reakcja podaży na poziom 1815. Dlaczego uważałem, że absolutnie muszę ten poziom wprowadzić? Proszę zobaczyć, jeden incydent ceny, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, fałszywe wbicie, siódmy, ósmy, pin bar, tak? Tutaj i kontynuacja, więc innymi słowy bardzo istotna reakcja ceny. Więc uznałem, że mamy do czynienia z pojawieniem się drugiej siły. Wówczas też pokazałem to na wykresie tygodniowym, w jaki sposób zostało pokonane. O, zatrzymam tego, proszę zobaczyć, to był ten poziom oporu w okolicach 1700. Na wykresie miesięcznym był widoczny, na wykresie tygodniowym to było okno hossy, które trzymało rynek przez 2 lata. Proszę zobaczyć. Jeżeli grube ryby nie patrzą na horyzontalne poziomy, jak wytłumaczyć, że analogiczne okno hossy zostało zawiązane na tym poziomie i nastąpiła ponad 1700 pipsowa eksplozja ceny? Jak to wytłumaczyć? Czyli horyzontalne poziomy są bardzo ważne, pękł ten opór, natomiast tutaj mamy inne różne układy odniesienia widoczne na wykresie tygodniowym. Ja, ponieważ nie mogę puścić Państwu tego briefingu do końca, to tylko tak
Postaram się tylko, jakby zepsuło mi się to, chciałem to Państwu puścić. Kolega mi daje znać, że nie słychać tego, więc wrócimy tutaj do naszego tutaj wykresu. Proszę o chwileczkę cierpliwości. Tutaj będziemy musieli bardzo szybko przeskoczyć, bo niestety nie umiem nawigować tak bardzo szybko. Jeszcze raz. Za chwilkę będziemy tam, gdzie chcemy być. Czyli pierwsze podejście, drugie podejście, dobra trafna diagnoza, cena powyżej 1,620. Następnie hipoteza ruchu bocznego prawidłowa, pojawienie się drugiej siły na rynku. To jest wykres mniej więcej aktualny na wykresie miesięcznym. Widzimy, że tutaj te piny wskazują na obecność obu sił. I chcę Państwu tylko pokazać, jak to wygląda w wykresie 4-godzinnym. Kiedy diagnozowałem tę sytuację na briefingu, cena mniej więcej była tutaj i mówię o ruchu bocznym. Życzę ludziom zagrań w obu strony z dobrą relacją ryzyka do zysku. Poziomy są identyczne. Poziomy wsparcia i oporu. Od tego czasu minęły 3 tygodnie. Proszę zobaczyć, ile mieliśmy okazji do zajęcia pozycji w obie strony. Mieliśmy 2 okazje do zajęcia pozycji na buy. Bardzo czytelne sygnały. Także mogliśmy grać na sell. Jest ruch boczny. Dlaczego jest ruch boczny? Ponieważ rynek już jest zniuansowany, nie jest do jednej bramki. Pojawiła się druga siła. Ta konsolidacja może trwać naprawdę bardzo, bardzo długo. Natomiast jeżeli nawet popyt zaatakuje poziom 1,930, będziemy czekać i będziemy patrzeć na reakcję ceny, bo wszystko jest na rynku możliwe. Innymi słowy, troszeczkę jestem niepocieszony, że nie udało mi się tego briefingu puścić, bo tam po prostu mogłem to analizować na 4 interwałach, ale mam nadzieję, że Państwo rozumiecie, że kiedy tutaj był wykres tego typu, to ja nie mówię o ruchu bocznym. Ja tutaj nie mówię o ruchu bocznym, ja tutaj mówię o marubozu. Nie mówię o ruchu bocznym. Jak tutaj jest kolejna świeca, nie mówimy o ruchu bocznym. Jest potężna świeca popytu i cena powyżej 1,620. Nie mówimy o ruchu bocznym. Po prostu szukamy tylko bajów. Natomiast po tej świecy i w tym układzie szukamy ruchu w obie strony, ponieważ wykres miesięczny nam mówi, że cena weszła w bardzo świeży rewir między 1,87 i 1,70 i może balansować tak jeszcze przez długie miesiące i możemy być na to przygotowani mentalnie. Mentalnie. Proszę Państwa, tutaj jeszcze chciałem pokazać taką dużą wizję, taką szerszą wizję tego rynku, jakie tu rzeczy się mogą dziać w przyszłości, ale to może zostawimy sobie na kiedy indziej. Proszę Państwa, powoli kończąc to, co chciałem Państwu przekazać, więc reasumując, mam nadzieję, że mimo, że tutaj pewnych rzeczy się nie udało zrobić, ja myślałem, że uda mi się ten briefing pokazać, bo ja tutaj, szczerze mówiąc, kilkanaście procent na koncie się udało powiększyć konto realne i naprawdę fajnie, nawet w ostatnim tygodniu kilkaset pipsów, na tej parze, w ruchu bocznym. A dlaczego? Bo ja z miesięcznego interwału zrozumiałem, że jest ruch boczny. Więc w tym kontekście, więc mam nadzieję, że Państwa troszeczkę zaintrygowałem wykresami miesięcznymi, trochę to było za szybkie, ja sobie zdaję sprawę, przepraszam za to, troszkę się zdenerwowałem na początku z racji kłopotów technicznych, ale mam nadzieję, że dało się Państwa przekonać, że ten ogląd rynku z wykresu miesięcznego daje podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych na niższych interwałach i wykres miesięczny z racji swojej długoterminowości daje sygnały, które obowiązują wiele miesięcy. Popatrzmy historycznie, ten pin bar rządził rynkiem przez 2 lata. Czy zdiagnozowalibyśmy ten pin bar? Oczywiście, że tak. Czy byśmy go zauważyli? No jasne, że byśmy go zauważyli, bo ten poziom 1,930 na tym rynku jest czytelny. Jest czytelny. Ten pin bar trzymał też rynek przez wiele, wiele lat. Znaczy lat, dziesiątek miesięcy. Czy zinterpretowalibyśmy go? Tak. Świeca sygnalna? Oczywiście. Poziom kluczowy? Oczywiście, że kluczowy. Tak samo ta świeca jest sygnalna. Tutaj rynek jest bardzo ciekawy i tak dalej. Proszę Państwa, kończąc już powolutku, chciałbym Państwa, jeżeli Państwu ta pewna opcja, żeby się szkolić, żeby spotykać ludzi, żeby po prostu być trochę otwartym na inne spojrzenia, Państwu pasuje, chcę Państwu zaprosić na spotkanie, darmowe spotkanie z wybitnymi
mistrzami rynku, między innymi Martin Pring przyjedzie, no na pewno gwiazda, mamy szereg tutaj innych mistrzów, pana Fijołka, no wielkiego specjalistę formacji harmonicznych, wielki szacun dla tego pana, wiele, wielu innych prelegentów. Proszę państwa, żeby się spotkać, można bezkosztowo, kawa zaparzona w dowolnej ilości, pijemy kawę, spotykamy się, dyskutujemy, uczymy się, wymieniamy się doświadczeniami. Proszę mi wierzyć, że jeżeli my w Polsce nie będziemy ze sobą współpracować jako traderzy, nie będziemy mieli pewnej gotowości do wymiany doświadczeń, to podejrzewam, że nasz trading będzie słabszy. Jak to kiedyś pisał Sienkiewicz, kupą mości panowie, wracając do Zagłoby, nie? Kupą mości panowie, Kraków, Polska, hotel i tak dalej. Druga sprawa, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję naszej firmie współpracującej z nami, Orbex. Życzę powodzenia na polskim rynku. Przypominam rzecz banalną, jesteśmy dorośli. Jeżeli państwo zakładacie konta realne, proszę być przygotowanym i mentalnie, i technicznie. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani pewnym spojrzeniem na rynku, który tutaj próbujemy rozwijać, licząc się ze swoją niedoskonałością, ale ciągle pracując na wykresach, tutaj wszystko jest napisane. Proszę państwa, czas się żegnać. Ja mam tutaj takie opcje, że nie wiem, czy widzę pytania. Jeżeli państwo macie jakieś pytania, ale chyba nie ma. Chyba państwa potwornie zmęczyłem takim swoim gadulstwem. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia, do zobaczenia chociażby w Krakowie i na ścieżkach traderskich udanego tradingu i zdrowia i powodzenia, szczęścia rodzinnego.